Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Nauczanie Jezusa nie prowadzi człowieka do niewoli, ale do prawdziwej wolności. Czy i wy chcecie odejść? Pyta Jezus. To pytanie uświadamia nam, że w każdym momencie naszego życia możemy się wycofać, zrezygnować ze słuchania Słowa Bożego, odejść od Jezusa. On nam na to pozwala, bo nas kocha i szanuje naszą wolność. Relacja z Jezusem to nie niewolnicze poddanie się Jemu, ale odnalezienie pełnej wolności w całkowitym poddaniu swojej woli, woli Boga. Panie, do kogóż pójdziemy? Odpowiadając pytająco, święty Piotr stwierdza niemożliwość znalezienia kogokolwiek poza Jezusem, kto mógłby nam dać zbawienie. Nie ma alternatywy dla Ewangelii. Szatan oczywiście będzie nam wmawiał, że gdzie indziej znajdziemy szczęście, ale to tylko jego kłamstwa, których celem jest odwieść nas od Jezusa, źródła zbawienia. Ty masz słowa życia wiecznego, mówi dalej święty Piotr, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Aby doświadczyć tego, że słowa Jezusa są życiem wiecznym, trzeba wpierw uwierzyć i poznać Chrystusa jako Syna Bożego. Najpierw uwierzyć, a potem poznać, czyli poznanie poprzedzone jest wiarą. Poznanie to głęboka, wręcz intymna relacja. Tym terminem Biblia określa również współżycie małżeńskie, a więc całkowite oddanie się sobie nawzajem dwóch kochających się osób.